Cześć, witam Was w nowym odcinku popkulturowego. Dzisiaj znajdujemy się w takiej, jak sami widzicie, dość nietypowej scenerii, a mianowicie jesteśmy pod Szpitalem Praskim w Warszawie. Czemu właśnie taka lokalizacja? Z prostego powodu. W dzisiejszym odcinku popkulturowego porozmawiamy sobie o nowym serialu TVN pod tytułem Szóstka. Bałem się nowego serialu TVN. O Szóstce już słyszałem jakiś czas temu. Miałem okazję być na planie w Krakowie, natomiast cały czas jednak z tyłu głowy jest taka myśl, że jest to serial TVN-u. Wiecie, sami dokładnie sobie zdajecie sprawę z tego, jak wyglądają TVN-owskie seriale. Glamour, piękni ludzie, piękne środowiska, wszyscy mieszkają w jakichś wypasionych mieszkaniach. Natomiast tutaj już Kinga Dębska już na samym etapie produkcji mówiła, że będzie to coś innego. Z jednej strony, dobra, Kinga Dębska, jest to gwarancja jakości. Znamy jej filmy, wiemy, jak wyglądały Moje córki krowy, wiemy, jak wyglądał Plan B. Natomiast z drugiej strony jednak cały czas świta w głowie ten TVN. Wczoraj miałem okazję uczestniczyć w premierze tego serialu i gdy na scenie pojawił się Edward Miszczak, mówiąc, że ten serial jest bardzo nie TVN-owski, to jeszcze bardziej się wystraszyłem, bo jeżeli Edward Miszczak mówi takie słowa, no to oho, jakaś lampka zapala się w głowie. No ale po obejrzeniu dwóch pierwszych odcinków byłem już dużo, dużo spokojniejszy, bo rzeczywiście jest dobrze. Przepraszam bardzo, prawie nerwki tutaj, tak? Wybraliśmy trzy pary dawców i biorców, które nawzajem oddadzą sobie energię. Za Szóstką stoi Kinga Dębska, sprawdzone reżyserskie nazwisko, aczkolwiek pamiętajmy, że ona do tego projektu dołączyła już na etapie, gdy pierwsze takie szkice scenariusza już były napisane, także to nie jest jej pomysł. Ona oczywiście potem dołożyła swoją cegiełkę, ale właśnie najbardziej fascynujące w tym serialu jest to, że on od początku do końca jest nasączony stylem Kingi Dębskiej. Ta autorka doskonale radzi sobie w takich opowieściach o zwykłych ludziach, opowieściach, które są nasączone emocjami i właśnie takie w przypadku Szóstki. Małżeństwo z 5-letnim stażem. Narzeczeni. Ojciec i córka. Tutaj obserwujemy ludzi, którzy stają przed wyborami moralnymi. Ludzi, tak naprawdę zwykłych ludzi, bohaterów z krwi i kości, takich jak ja, takich jak wy, którzy mają ogromny dylemat i muszą się zmierzyć z łańcuchowym przeszczepem nerki. Rzecz, która na dobrą sprawę może przytrafić się każdemu, dlatego tutaj obserwujemy postaci z różnych grup społecznych, z różnych klas, różnego pochodzenia. No i to wszystko składa się na całość Szóstki. Chcesz oddać nerkę swojej byłej dziewczynie, tak? Nie chcę cię zmuszać do niczego. Nie zgodzę się na to, rozumiesz? Na dobrą sprawę łatwo byłoby przekombinować taki scenariusz, jaki występuje w przypadku Szóstki, bo pomyślicie sobie, dramat, po prostu no, co tutaj oglądać? No oglądamy ludzi, którzy są na takiej granicy wytrzymałości, ludzi na granicy życia i śmierci, którzy muszą naprawdę walczyć o przetrwanie, natomiast na szczęście Kinga Dębska znalazła klucz do tego wszystkiego, a mianowicie wymieszała tutaj tragizm z humorem, czyli zastosowała chyba takie najlepsze rozwiązanie, jakie może być w przypadku takiej historii, bo jednak tragikomizm nie tylko pozwala nam wypuścić powietrze z tej historii, ale też ją na dobrą sprawę uwiarygadnia. Podbija to wszystko, sprawia, że naprawdę możemy w to wszystko uwierzyć. Siłą tej opowieści są także bohaterowie. Mam wrażenie, że oni od początku do końca to są naprawdę bardzo dobrze napisane postaci. Bardzo fajne charaktery. Bohaterowie, którzy są szalenie niejednoznaczni, bo gdy na nich patrzę, to widzę tam prawdziwych ludzi. Nie widzę jakichś postaci napisanych, tylko ludzi, którzy naprawdę mają dylematy moralne. Ludzi, którzy zastanawiają się, co dalej. Ludzi, którzy są rozkwiani, którzy nie wiedzą, jak się zachować. Po prostu prawdziwe jednostki i to mnie chyba najbardziej urzekło w tym serialu, a przynajmniej w dwóch pierwszych odcinkach. To jest moja decyzja. Jak pan wyleci z programu, to za panem polecą inni. A niektórzy mogą nie doczekać kolejnej szansy, rozumie pan? To jest naszym ojcem. Ja nie mam ojca. Inną sprawą jest również obsada, bo ona, no, kolokwialnie mówiąc, robi robotę. No. Mamy tutaj połączenie aktorów, którzy są już naprawdę bardzo doświadczeni i oglądaliśmy ich w różnych produkcjach. O, chociażby Sławomir Orzechowski, który jest dla mnie po prostu petardą, jeżeli chodzi o Szóstkę. Jego bohater, przynajmniej w pierwszych dwóch odcinkach, po prostu rządzi. Do tego Grzegorz Damiński czy Gabriela Muskała. No to są postaci, których rekomendować w żaden sposób nie trzeba. Wszyscy znamy ich dokonania, ale bardzo dobrze również radzi sobie aktorska młodzież. Powiedzieć odkrycia to mało. Oni naprawdę tutaj dają czadu, tak jakby byli doświadczonymi przez lata aktorami.
doskonale sobie radzą z tym scenariuszem i też doskonale odnajdują się w tej historii. Widać, że oni pracując na planie, zwyczajnie wchodzą w swoich bohaterów, że za każdym razem zastanawiają się, jak oni sami zachowaliby się na miejscu swoich postaci. To wszystko sprawia, że naprawdę Szóstkę bardzo dobrze się ogląda. Ja miałem okazję widzieć dwa pierwsze odcinki, które zostały połączone w jeden blok, więc na dobrą sprawę był to metraż, który można by porównać do filmu pełnometrażowego, ale w żaden sposób nie czułem nudy. Często jest tak, że coś oglądam, to po prostu nudzę się, patrzę na zegarek, już nie chce mi się siedzieć na tej sali kinowej, natomiast tutaj cały czas coś się działo na ekranie, więc to też świadczy o tym, że ten scenariusz jednak bardzo fajnie skonstruowano, że był na to wszystko pomysł. Co byś zrobił na moim miejscu, jakbyś dał słowo? Teraz byś się wycofał? No, tato, czy ty ją w ogóle kochasz? Dwa pierwsze odcinki Szóstki pokazują, że mamy serial z bardzo dużym potencjałem. Tę historię naprawdę dobrze się ogląda. Sam jestem ciekawy, co będzie w kolejnych epizodach, bo przecież mamy tutaj tylko 6 odcinków, więc wszystko może się zdarzyć. Oczywiście wszystko może się jeszcze popsuć, ale mocno trzymam kciuki za tę produkcję, bo na razie jest dobrze. Widać, że Kinga Dębska naprawdę do tego się przyłożyła. Edward Miszczak podczas premiery narzekał, że zdjęcia mogłyby się odbywać szybciej i że Kinga Dębska jest bardzo wymagającą reżyserką. Może właśnie w tym jest klucz? Może nie ma co przyspieszać produkcji? Może właśnie warto postawić na twórców, którzy są trudni. No i wtedy otrzymujemy produkcję, która naprawdę jest na poziomie. Trzymam kciuki za Szóstkę i mam nadzieję, że ta produkcja będzie się naprawdę bardzo dobrze oglądać, bo póki co jest dobrze. W dzisiejszym odcinku popkulturowego to by było na tyle. Jeżeli już widzieliście Szóstkę, to dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba ta produkcja, bo jestem szalenie ciekawy. Oczywiście w Polsce mamy natłok medycznych seriali, można się nimi przerzucać, ale Szóstka chyba się wyróżnia, chyba jest troszeczkę inna. Już samo to, że zrealizowano ją w prawdziwych wnętrzach, pokazuje, że twórcy mają troszeczkę inne podejście do tego serialu niż chociażby autorzy Diagnozy. Dlatego dajcie znać, co myślicie o Szóstce, a w dzisiejszym odcinku popkulturowego to już wszystko. Cześć!